Małgorzata Kidawa-Błońska, wicemarszałek Sejmu, gości w województwie podlaskim. Wczoraj była w Białymstoku i Kruszynianach, dziś jest na Suwalszczyźnie, gdzie odwiedza mniejszość litewską w Puńsku, sejneński szpital, a przed południem była w Suwałkach, gdzie spotkała się z dziennikarzami. Jak mówiła, Suwalszczyzna to miejsce kreatywnych ludzi, którzy w trudnych czasach potrafią robić niezwykłe rzeczy. Mówiła też o znaczeniu ekologii regionu na tle kraju. To mój kolejny dzień wizyty w tym regionie. Wczoraj byliśmy w Kruszynianach. Zależy nam bardzo, żeby nie powstały tam przemysłowe farmy drobiu. Chcą tego mieszkańcy, chcą miłośnicy kultury, chcą turyści. To jest bardzo ważne dla tego regionu. Dzisiaj jesteśmy w Suwałkach, będziemy w Puńsku. Dla mnie to jest bardzo ważne, w Sejnach to jest wyjątkowe miejsce w Polsce, gdzie nie tylko jest taki tygiel kulturowy, że rzeczywiście ta polska kultura jest tutaj bardzo mocno zakorzeniona i przenika się z innymi kulturami, ale tutaj są ludzie bardzo kreatywni, którzy w trudnych czasach potrafią robić rzeczy niezwykłe. To jest region bardzo ważny pod względem ekologicznym dla naszego kraju, bo tutaj są czyste tereny, świeże powietrze, świeże wody i także trzeba docenić i pomyśleć o tym, jaki to ma wpływ na rozwój naszego kraju. Wicemarszałek mówiła też o potrzebie realizacji miejsc rozwoju, aby ludzie nie musieli opuszczać tego miejsca. Pochwaliła też wystawę profesora Andrzeja Strumiły w Starej Łaźni na suwalskich bulwarach. Spotykamy się w różnych środowiskach z różnymi ludźmi i rozmawiamy o tym, co jest dla wszystkich najważniejsze. I okazuje się, że myślimy podobnie, że właśnie te małe ojczyzny, to żeby mogły się rozwijać pod względem kulturalnym, ekonomicznym, naukowym, eksperymentalny ma ogromne znaczenie. Ludzie chcą realizować swoje pasje życiowe tutaj na miejscu, wcale nie chcą jeździć do wielkich ośrodków i opuszczać te swoje regiony, tylko trzeba im stworzyć do tego dobre miejsca do rozwoju. I jestem zachwycona, że mogłam obejrzeć tę wspaniałą wystawę Andrzeja Strumiły. Warto, żeby ludzie z całej Polski przyjeżdżali i oglądali to malarstwo, bo jest wspaniałe i te rysunki. I to dobrze, żeby w czasie wakacji zwiedzać Polskę, nie tylko patrzeć na przyrodę, ale także szukać miejsc, gdzie można poznać polską kulturę. Towarzyszący wicemarszałek Robert Tyszkiewicz, poseł Platformy Obywatelskiej, mówił o potrzebie budowy drogi ekspresowej Białystok-Suwałki, o co zabiegają miejscowe samorządy i parlamentarzyści. Niezbędna jest budowa drogi ekspresowej S8, która połączy to miasto z Augustowem i Białymstokiem, stolicą województwa. To będzie rzeczywiście taki krwiobieg i dla Suwałk, i dla całego regionu, ekonomiczny, społeczny, taki, który przybliży ludzi, ułatwi prowadzenie biznesów, ułatwi młodym ludziom poszukiwanie najlepszych miejsc do edukacji. Ta droga jest niezbędna dla całego regionu i dla Suwałk, aby zrobić następny krok na tej drodze budowania nowoczesnego miasta. Chcę powiedzieć, że wraz z panią marszałek gorąco wspieramy tę inicjatywę. Ona nie ma barw partyjnych, ona łączy wszystkich. Ważne, aby już w najbliższym czasie rząd podjął decyzje, które pozwolą tę drogę ekspresową zrealizować.